chciałem pokazać, że myślenie to tak dawnym w zasadzie występuje tylko w niepoznanie większej skali, pewna cecha patologiczna, to jest narcyzm. A ten narcyzm występuje praktycznie w każdej chorobie psychicznej, jest jednym z konstytutywnych składników patologii umysłowej. I chciałem to krótko tylko skonfrontować. Polecając Państwu kilka książek. Jeżeli jest na samym facet, który przysłał mi bardzo miły mailowy list z prośbą o literaturę na temat tych różnych kwestii, to muszę powiedzieć, że popełniłem błąd. Z pamięci dając tytuł Sprawa Mansona, a książka, o której pisałem, nosi tytuł Helter Skelter, pod tytuł Sprawa Mansona. Opowieść o słynnym hipisie zbrodniarzu masowym mordercy, największy skandal w historii Ameryki. O czym dzisiaj wspomnę zresztą, ale to informacja dla tej osoby, jeżeli to jest ktoś od was. Powiem o coś takiego, że w paru dniach wybrałem się jak porządny, mądrowojny obywatel do pizzerii w tej sprawie. I siedzę ci ja, wchodzi facet gdzieś koło 50, szczupły i zaczyna z niezwykłym ożywieniem, wybuchając się pita śmiechem, zaczyna perorować i rozmawiać z dziewczynami, które tam te pizze piekło. Na początku po prostu uznałem, że gość jest podpity, nic poza tym, nic innego. Chwilę później, zanim weszli do tej pizzerii, jego, jak się potem okazało, synowie, jeden mały chłopiec, kilkuletni, drugi dorastający na oko niż 16-letni. Siedli w sąsiedztwie, nie opowiadam mnie, zaczęli rozmawiać, a ściśle ten ojciec nieustannie tam nadawał. Nie sposób było nie słuchać, bo to było takie bardzo głośne, natrętne i jątrzące. Siedzieli tuż obok, a poza tym w pewnym momencie już chciałem słuchać, bo przerażenie moje narastało gwałtownie. Domyśliłem się, że facet nie mieszka z tymi synami i całe szczęście, bo jeżeli jeszcze z nimi mieszka, to byłaby katastrofa. Otóż macie Państwo typową cechę psychopatycznego myślenia. Facet niewątpliwie był chory psychiczny. Dla mnie było to już jasne po chwili jego wywodu. I polegało to na tym, że się nieustannie nakręca. Wzrastało jego podniecenie, przejęcie tematem i wzrastała jego agresywność. W związku z tym przyczepił się do starszego syna. Ja Państwu mówiłem, że w chorobach psychicznych jest niestety to nieszczęście, że ludzie wybierają sobie na ofiary, kogo jest najbliższy. Na nim koncentrują swoje patologiczne urazy. Nie wiadomo dlaczego, tak to jakoś jest. I tutaj w tym przypadku ewidentne było, że on w tej swojej chorobie nienawidzi, koncentruje swoją agresję na starszym synu. Zaczęło się od tego, że zaczął go natrętnie podpytywać, w jakiej kolejności on zjada potrawy na obiad. Nie? Bo wyjaśniał, ja zjadam najpierw to, co najmniej mi smakuje, a na koniec zostawiam to, co jest najsmaczniejsze, co najbardziej lubię. I mówi o tym agresywnie, z impetem, on tylko to sobie wyobrazi. I pyta tego syna tak agresywnie, no a ty, jak robisz? Jak robisz? Krzycząc. Chłopak z blatu, to ludzie się tam zgłaszają, zaczęli nasłuchiwać i przyglądać się. Potem zbielał i po prostu onieśmielony skrajnie. Coś tam zaczął dukać bez ładu i składu, bo był przerażony zachowaniem tego ojca. I to jeszcze bardziej rozdzieczało tego faceta. On się jeszcze bardziej piękny, jeszcze bardziej podniecał, zapętlał i krzyczał już na tego gościa. Potem zarzucił mu, że ma długie włosy i dał mu ultimatum, to było w sobotę po południu, że do poniedziałku, do 12 w południe ma obciął się na zapałkę. I przy tym mówiąc to krzyczał, uderzał pięścią w stół i tak dalej. Rezultat był taki, że chłopak, który zabrał się na początku za pizzę z przyjemnością, po prostu przestał jeść. Przestał jeść, bo nie był już w stanie. Nie? Wobec tego ojciec rzucił się z kolei na to i mówił, no dlaczego nie, agresywnie. A tamten, bojąc się przyznać, jaka jest sytuacja, po prostu zaczął coś wymyślać, że pizza jest niedowidziona i tak dalej. Wtedy ten stał, poszedł z tym kawałkiem, rąk na tą plan, zaczął się awanturować z kierowniczką, etc. O czym wyszło? Przy czym, żeby było śmiesznie, kazał zapakować jeszcze. Sprawę kąpa i zapakował ze sobą. Jakoś tak.
Więc to rozkręcanie się gwałtowne, narastanie tej agresywności, to jest coś, po czym można rozpoznać myślenie patologiczne, niewątpliwie. A po drugie narcyzm, czyli skonfrontowanie na sobie, w sensie prześladowczym, kiedy człowiekowi się wydaje, że wszyscy przeciwko niemu zbiskują, albo w sensie całkowicie takim pozytywnym, nie? Przesadne mniemanie o sobie i tak dalej, i tak dalej. Nawiasem mówiąc, jest taka chwalona rzecz, która się nazywa na świecie polityczna poprawność. Jest to nowa forma cenzury, która na świecie funkcjonuje. W Stanach Zjednoczonych w pewnych środowiskach to już jest nie do zniesienia. Naprawdę nie do zniesienia. A ostatnio z tym się zetknął mój znajomy, który mieszka we Francji, ma się zresztą za Francuza i tak dalej. On jest psychoanalitykiem z wykształcenia. A poza tym jest znakomitym fotografikiem. I zauważył, że wszystkie książki podręczniki psychologiczne do psychopatologii i psychiatrii we Francji pozbawione są ilustracji. Nie ma zdjęć. Zrozumcie Państwo, to jest tak, że w psychiatrii czy psychopatologii objawy, diagnozę stawia się czasem na podstawie wyglądu osobnika. To jest podstawowa rzecz. To pewne pośledzenia umysłowe, czy choroba psychiczna, są pewna gra mimiczna, pewne charakterystyczne gesty, pewne charakterystyczne wyraz twarzy i tak dalej. Tymczasem od wielu lat we Francji nie publikuje się podręczników z fotografiami ludzi chorych. Pytanie dlaczego? Polityczna poprawność. Nie? Polityczna poprawność oznacza w tym przypadku, że nie można publikować ich danych czy ich zdjęć, żeby im nie szkodzić. Mimo, że to jest cholernie ważne z diagnostycznego punktu widzenia. Więc przyjechał do Polski, bo chce wydać własną książkę na ten temat. I tutaj poszedł w nadziei, że polityczna poprawność do Polski jeszcze nie dotarła. I rzeczywiście dogadał się z szefem jakiegoś szpitala czy kliniki psychiatrycznej i tamtym go sprawdził najpierw. Mówi, niech pan sobie siądzie, jak po chwilę poczeka, ja po prostu wrócę za mamą. I wrócił z pacjentem, to był pan cywilny i poprosił go o rozmowę. Porozmawiali 10 minut, odesłał pacjenta i pyta, jak by pan to zdiagnozował. A on mówi, głęboki autyzm. Okej, zgadza się. Wobec tego ma pan moją zgodę na pracę z pacjentami, że ja oczywiście się zgodzę. A oni oczywiście zgodzili na to. Czyli zobacz, tak istotna rzecz, jak diagnozowanie na podstawie wyglądu jest uniemożliwione ze względu na polityczną poprawność. To jest jakiś szaleństwo, które polega na tym. A to jak na marginesie. No więc tak mówię. Tak mówię. Do tego gościa, którego spotkałem w tej pizzerii, ewidentne były te dwie cechy. Brak kontroli emocjonalnej i to napędzające się podniecenie. I narcyzm, skupienie na sobie, on ma być centrum świata, wszystko krąży wokół niego, na dobre noce. Typowe cechy rzeczywiście to, co robimy. A teraz mam Państwu drugi przykład. Nie udało mi się dotrzeć do archiwum wyborczych, naprawdę żądają grube pieniądze za korzystanie z swoich archiwaliów. Zdumiewające to jest. Ale pamiętam jeszcze rozmowę, jaką przeprowadziła niestety zupełnie niekompetentna młoda dziennikarka wyborczych rozmawiających z facetem, który wspominałem, który pan prowadził z Polonia, oczywiście bardzo atrakcyjną kobietę. On ją wytropił kiedyś, dostrzegł gdzieś w telewizji czy coś takiego, szukał jej adresu, okazało się, że mieszka w centrum niedaleko od niego, zaczął ją nachodzić z taką monotonią człowieka zakochanego w sposób patologiczny. Raz, drugi czy trzeci zgodziła się z nim porozmawiać, oświadczyłabym, że jest narzuconą innego człowieka, jest gminnym dyrektorem, dał sobie spokój. Potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych, miał stracił do kontakt, ale dowiedział się, że po dwóch latach wróciła i znowu mieszka we Wrocławiu, że jest już mężatką. Nadal ją nachodził, usiłował szukać kontaktu. Błąd tej dziewczyny polegał na tym, że go zignorowała i nie doceniła się tak dobrze. A sam znawca odbył się uczelni. Człowiek skądinąd osiągający znakomite rezultaty na studiach, zatrudniony w banku na jakimś eksponowanym stanowisku i tak dalej. Około 30. No i co? Jest taki moment w tej rozmowie bardzo charakterystyczny, który znowu zdradza to, o czym mówię, ten narcyzm myślenia patologicznego. Niestety nie mogę tego przytoczyć, bo nie mam tej gazety. On mówi tej dziennikarce coś takiego, że któregoś dnia, już krótko przed śmiercią, przed zabójstwem tej dziewczyny, widział ją jadącą w towarzystwie męża samochodem. Była coś takiego. Przyjeżdżali bardzo szybko, obojętnie przesunęła po mnie wzrokiem, ale i tak wtedy zrozumiałem, że myśli o mnie nieustannie.
i cały czas ma mnie na uwadze. Coś takiego powiedział. I to ja sobie uświadomiłem, czytając, że w tym momencie ta dziewczyna była stracona. To jest papa zamyślenia apokaliptycznego. Kiedy człowiek sądzi i wierzy, że wszystkie działania innej osoby skierowane są na niego. Czyli cokolwiek by ona nie zrobiła lub zrobiła, on i tak odczyta to jako skierowane na niego. Do niego. Czyli, że ona w gruncie rzeczy koncentruje się wokół niego, nim się zajmuje, o nim myśli, jak to przeżywa i tak dalej. Nie dopuszcza żadnych odstępstw od tej zasady. To jest ten moment kluczowy, wydaje mi się. I znowu to jest narcyzm, klasyczny, choć spodkowniaczny. Podszedł do... czekał pod domem, który kupili ci młodzi za pieniądze tej dziewczyny, bo ona tam stanął, odniosła pewne sukcesy. Tam ci wyszli z domu, się wsiadali do samochodu, ona już weszła. Do tego samochodu jej mąż się kręcił przy nim. Ten facet do niego podszedł, zaczęła się przepychanka. W pewnym momencie wyjął mąż, ten mąż nic powiem, jak przestraszył się, odskoczył, przywrócił. Wtedy ta dziewczyna wsiadła z samochodu, chcą w końcu pokoić tego intruza, i on po prostu zabił. Jednym uderzeniem, potem drugim, trzecim i tak dalej. I nie miał poczucia winy, kiedy rozmawiano w sądzie czy w więzieniu. I jednocześnie było dla mnie jasne, kiedy słuchałem tej rozmowy, było dla mnie całkowicie jasne, że facet traktował zabójstwo jako przedłużenie aktu seksualnego, czy też jego formę swoistą, co też jest dosyć częstą patologią występującą w chorobach psychicznych. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał ten nagrodzony Oscarem ostatni film pod tytułem Piękny umysł, opowiadający poniekąd autentyczną historię znanego ekonomisty matematyka, który był jest, tam żyje to chcę Państwu powiedzieć, że to film jest dobry i rzeczywiście sam pomysł, żeby przybliżyć ludziom obraz choroby psychicznej nie jako coś demonicznego, tylko jako coś, no co się zdarza, jest właściwy, to jednak dokonano pewnego fałszu znaczącego w tym filmie i warto o tym pamiętać. Dokonano go znowu z uwagi na polityczną poprawność, dlatego tak bardzo mi się ta forma cenzury nie podoba. I napisał o tym specjalista, psychiatra amerykański, recenzując ten film. Otóż usunęli prawie wszystkie te akcenty pokazujące te najgorsze strony schizofrenii, czyli właśnie agresywne, czyli właśnie narcystyczne myślenie, które jest patologiczne. Żeby nie przerażać publiczności, żeby zachęcić ludzi do kontaktu z osobami chorymi psychicznymi, usunięto ten aspekt. To jest nieuczciwe. Niestety, tak mi się wydaje. No jest w każdym razie jedno jest pewne. Są te dwa podstawowe cechy. Czy ta podstawowa cecha to jest ten narcyzm myślenia patologicznego, a druga cecha to jest właśnie niezdolność do kontroli emocjonalnej. To jest coś, co myślałem, co u osób psychicznie występuje najczęściej. Ale zauważcie Państwo teraz, że w pewnym momencie coś, co wydawało się zwykłym szaleństwem, na naszych oczach może stać się doktryną. I wtedy mamy do czynienia z sytuacją niebywałą. I posłużę się przykładem, jeśli pozwolicie, tej książki Helter Skelter. Autorem jest Patrick Yozy, to jest prosty nazwisko w wymowie amerykańskiej. To był prokurator, który osądził Monsona, skazując na śmierć. Sprawa też bardzo głośna, jest to najsłynniejsze odbiorowe zabójstwo w dziejach Ameryki, pomijając akty terrorystyczne oczywiście. Dokonano tego zabójstwa w 1969 roku na fali właśnie wybuchu rewolty w głosie żonej sytuacji. Kim był Charles Manson? Kupina w wysokości nad 50 rosów. Zakompleksiony z tego tytułu, jak to pewnie można podejrzewać. O niewiadomym pochodzeniu, nie znał swoich rodziców, wychowany w jakiś przytułku, bez wykształcenia, biały, ale z wyraźnymi cechami afroamerykanina, czemu zresztą przeczył, tam był rasistą, nienawidził czarnych i tak dalej. Potrafił, taki człowiek, potrafił wciągnąć swoją paranoję, niewątpliwą, grupę kilkudziesięciu osób, na no, ogół pochodzących z tak zwanych dobrych domów. W większości były to młode dziewczyny dojrzewające, buntujące się przeciwko środowisku i tak dalej. Ale byli też mężczyźni wśród nich. Założył komunę, którą nazywał Rodziną Mansona w Kalifornii. Starał się być piosenkarzem rockowym. Pisał swoje teksty, które wciąż są cytowane, agresywne, zapowiadające apokalipsę i tak dalej. Pisał teksty, komponował jakąś muzykę, chciał się stać znanym muzykiem, nic z tych planów oczywiście nie wyszło. No i co teraz? Wyobraźcie sobie Państwo, że taką motor, kilkadziesiąt osób,
głównie te dziewczęta, że zlecił im dokonanie zabójstw. Zlecił im dokonanie zabójstw, przy czym zauważcie, jak wybrał obiekt tych zabójstw. Miały uderzać i mordować osoby z establishmentu, żeby w ten sposób wywołać ferment, wielką wojnę białych z czarnymi. Taki miał projekt. Teraz zresztą wysłałem nas. No i ofiarą, między innymi, tych dziewczyn Mansona stała się żona Romana Polańskiego, z innego bliskiego filmowca, który w tym czasie robił karierę w Hollywood. Znana aktorka amerykańska Sharon Tate, która była w zaawansowanej ciąży. Oprócz niej w tym domu zginęło jeszcze 5-6 innych osób, między innymi Wojtek Krykowski, przyjaciel Polańskiego. Sam Polański w tym czasie w Londynie, gdzie przygotowywał się do nagrania nowego filmu. Zabici zostali ze strzałami z pistoletu i ciosami noży. Nie potrafili się obronić przed tymi nastoletnimi dziewczynkami. Między innymi dlatego, że prawie wszyscy znajdowali się w trańcu na tym. Stanowili łatwo ofiarę. Ta książka opowiada o śledztwie i warto ją przeczytać dlatego, żeby zobaczyć, skonfrontować rzeczywistość z filmami sensacyjnymi, stycznymi. Rzeczywistość jest dużo bardziej szara. Jest na przykład coś takiego. Obok siebie w jednym pokoju pomieszczeniu policji siedzą dwie ekipy przy dwóch stołach. Jedna pada morderstwo zbiorowe dużej rodziny, popełnione kilka dni wcześniej przed zabójstwem Tate i Krykowskiego. Druga ekipa bada właśnie to zabójstwo. Jedna ekipa ma materiał zdjęciowy z miejsca odnalezienia ofiar i druga ekipa ma. I gdyby zechcieli wymienić się informacjami, siedzą obok siebie, to by się okazało, że mają do czynienia z tym samym przestępcą, czy z tą samą grupą, dlatego że w obu przypadkach krwią ofiar na ścianie napisano słowa Helter Skelter. I tu i tam. Ale tak się nienawidzą te dwie ekipy detektywów, dlatego że jedna z tych ekip to są byli szeregowcy i kaprale, których awansowano do detektywów mimo braku wykształcenia, a druga to są młodzi detektywi wykształceni na uniwersytetach. Taka nienawiść klasowa jest pomiędzy nimi, że przez 6 miesięcy nie wymieniają się w ogóle informacjami. I śledztwo stoi w miejscu. Pomyślcie. To jest paranoja. Albo znaleziono pistolet. Facet przynosił policjantowi na posterunku pistolet znaleziony niedaleko miejsca zbrodni. A policjant go nie przyjmuje, mówiąc, że takie znaleziska to rzecz normalna w Kalifornii, gdzie broni jest pełno i poleca to wyrzucić po prostu. Nie? I w ten sposób wyrzucają pistolet, z którego strzelano do ofiar. A więc to jest paranoja. No to jest bardzo niewesoły niestety. Byłem zaskoczony. No dobra, ale o co chodzi? Manson stworzył taką doktrynę. Słuchał piosenek Beatlesów, których uważał za nadprzyrodzonych, mających wielki przekaz dla świata. Ja Państwu przytoczę tylko fragment jego rozumowania, jeżeli znajdę to miejsce. Fragment jego rozumowania, żebyście zobaczyli, co można zrobić. No powiedzmy, pisze autor, w wydrukowanym tekście, to chodzi o biały album Beatlesów tak zwany, tam są oczywiście trochę dziwne utwory, w takim kontestacyjnym charakterze. W wydrukowanym tekście Revolution No. 1, to jest jedna z piosenek Beatlesów, który przytoczono na koszulce płyty, czytamy. Mówisz, że chcesz rewolucji, dobrze wiesz, że wszyscy chcemy zmienić świat, ale gdy mówisz o zniszczeniu, to wiesz, że mnie możesz wykluczyć. Ale, pisze dalej, gdy jednakże słucha się tej piosenki, to obok słowa mnie słychać nie. Manson rozumiał to tak, że Beatlesi niegdyś niezdecydowani teraz preferują rewolucję. Na przykład. Dalej, mówisz, dalszy tekst Beatlesów jest taki, mówisz, że masz prawdziwe rozwiązanie. Dobrze wiesz, że z rozkoszą poznalibyśmy ten plan. Znaczenie tego fragmentu dla Mansona było oczywiste. Wyśpiewaj to Chavi o sobie, mówi. I powiedz nam, jak możemy uniknąć holokaustu. Czyli uwierzy, że Beatlesi imiennie do niego się zwracają za pośrednictwem płyty. Ale to mnie zdumiało najbardziej. Nie wiem, czy Państwo znacie ten album, czy jeszcze tego słucha. To jest dziwne rzeczywiście. Jacobson twierdził, że we wszystkich piosenek z białego albumu Charlie mówił najczęściej Revolution No. 9. Uważał, że
To jest metoda, jaką Biblesi wybrali, żeby powiedzieć ludziom, co ma się stać. To ich sposób na przekazanie proroctwa, bezpośrednie nawiązanie do 9 rozdziału biblijnego objawienia. Był to oddany dźwiękiem Armagedon, nadchodząca czarno-biała rewolucja, twierdził Marx. Bo on chciał rzucić czarny przeciwko białym, żeby wybili ostatni. I teraz tak. Według Postona, gdy Charlie słuchał tej piosenki, czyli Manson, słyszał na tle strzałów broni maszynowej i powrótkiwania świn, bo z tego się składa ten Revolution No. 9, męski głos, który mówił powstań, wezwanie do walki. Nie? I autor pisze dalej, przesłuchując ponownie nagranie, także wyłowiłem to słowo, powtórzone dwukrotnie. Za pierwszym razem niemal szeptem, a drugi raz długotrwającym krzykiem. Czyli normalnie tego nie słyszy, normalnie jak słucha piosenki w tecy, jak to na zwolnionych obrotach, czy bardzo dokładnie, to nagle się okazuje, że jest jakiś taki przekaz. Charlie Manson to wyłowił i postanowił dla niego potwierdzenie tego, że Beatles się wzywają go do punktu, do powstania, do krwawej łaźni itd. itd. Najbardziej zdumiewające jest to, że ten koleż połączył ze sobą w jeden system, bardzo prymitywny, niewątpliwie paranoidalny, ale skuteczny i konsekwentny, Biblię, piosenki Beatlesa i Buddy w muzeum. Po prostu. Nie? Stworzył doktrynę wulgarną, uproszczoną, ale taką, która była sugestywna i która spowodowała, że dziesiątki młodych ludzi, tak powiem, za nim poszło i do tego było dla nich umiera. Był paranoikiem, miał każdy paranoik obsesję seksualną mocno. Na przykład aranżował seks zbiorowy, chodził pomiędzy tymi ludźmi i kładał ich ciała tak, miał wyglądać. Czyli bawił się przedmiotowo ludźmi, posługiwał się tymi dziewczynami do rozmaitych wyuzdanych przyjemności itd., itd. W końcu rzucił je na zabójstwo, Polański był podejrzany przez jakiś czas. Wydawało się, że może to on zlecił morderstwo. Było z tego przez wiele dni w telewizji, w radiu amerykańskim odtwarzano reakcję Polańskiego na telefoniczną wiadomość o śmierci żony i przyjaciół. On odebrał telefon z policji w studiu w Londynie i był tak strzęśnięty, zaczął mówić po polsku. Nikt tego nie rozumiał, więc teraz to odtwarzano za pomocą tłumaczy telewizji, żeby wyłowić, co on chciał powiedzieć, czy czasem nie zdradził się i tak dalej. Amerykanie byli wobec niego bardzo nieufni. Jak na ich plus zbyt szybko zrobił karierę. Wydawało niemoralne. No jak Państwo być może wiecie, udało się Polańskiemu zrobić kilka znakomitych filmów, Chinatown albo Rosemary's Baby i tak dalej, Hollywood. Natomiast potem po latach przyłapano go na tym, że skorzystał z usług seksualnych nieletniej dziewczyny. Ona wyglądała na 20-22 lata, miała 15. Postawiono go przed sądem, aresztowano go i niezwykłą ostrością osądzono i skazano go na wieloletnie więzienie Polańskiego, sławnego reżysera. Ale umożliwiono mu krótkę, pewnie o to chodziło. Wypuszczono go za kaucją na jakiś tam okres czasu, na krótko, i umożliwiono mu ucieczkę do Stanów. Gdzieś Polański siedzi w Europie, w Stanach nie może się pojawić, zostanie natychmiast aresztowany i przesłany do więzienia. Ostatnio grał w Zemście Wajdy. I Polański mówi, że ta brutalność policji, ta nagonka na niego tak odebra, ma za podłoże nieczyste sumienie Amerykanów, którzy czują się jakby winni temu, że taka tragedia w przyszłości miała miejsce. W każdym razie jedno jest tu pewne. Facet jest paranoikiem i wymyśla skuteczną, paranoiczną wizję świata. Mówi tak. Morderstwa establishmentu znanych gwiazd powodują, że czarni powstaną, zgodnie z tekstem Beatlesu, rzucą się do walki przeciwko białym, przeciwko establishmentowi, wybiją ich. Będą niszczyli wszystkich białych, poza nim, poza Charlie'em i jego ludźmi, bo on potrafi ocalić swoją rodzinę, sprowadzając ich do Doliny Śmierci na pustyni Kalifornii. Tam przetrwają, a kiedy Charlie zakończy już pogrom establishmentu, będą musieli się zwrócić do niego, do białego Charlesa Mansona, bo sami nie potrafią rządzić sobie. I wtedy on zatriumfuje. Paranoiczna wizja kompletnie. Znowu ten narcyzm, zauważcie, narcyzm myślenia uderzający. On jest centrum świata. Ale skuteczna, skoro potrafił rękami tych dziewczyn dokonywać zabójstw, skoro potrafił omotać tak wiele ludzi. Jak ktoś z Państwa chce, oczywiście Charles Manson został skazany na śmierć, ale wkrótce potem w referendum Kalifornia zniosła karę śmierci, do tego wszystkie wyroki śmierci zamieniono na dożywocie w więzieniu. Dwa lata później przywrócono
zasadzono karę śmierci, ale tych, którzy były zamienione wtedy roku wcześniej, zostali w więzieniu, nie spłacone. Manson oczywiście wierzył, że ten wynik referendum jest dowodem na to, że on ma mistyczny wpływ na ludzi, w sposób ocalić. Siedzi w piekle, przeciw więzieniu, ma swój adres internetowy, można do niego pisać. Tylko nie warto oczywiście. On ma tysiące wyznawców na całym świecie, co mnie stłumiewa. Stłumiewa, ale jest prawdą. Nie warto dlatego, że po prostu on to pisuje konwencjonalnie. Tak, już nie bywa żadnego dialogu. Kapela, którą pewnie znacie, Marilyn Manson, genera tej nazwy jest oczywista. Nie? Z jednej strony się bierze dla prowokacji, z jednej strony się bierze imię Marilyn Monroe jako symbol tego, co czyste, słodkie, popkulturze i delikatne, a z drugiej strony bierze się Mansona, właśnie Charlesa Mansona, jako symbol okrucieństwa i brutalności popkulturze. Biegunowa, jakby łączy się te dwie postacie. Okej. To jest jedna rzecz. A teraz, czyli jeszcze raz podkreślam, bo to jest sprawa Mansona, polecam tę książkę jeszcze raz. Sprawa Mansona jest o tyle ważna, że to widać przejście od normalnej paranoi, od choroby psychicznej do światopoglądu totalitarnego. Jedno i drugie w jednym. Obie te rzeczy. Jeżeli paranoik potrafi zbudować projekt światopoglądowy i namówić do niego tylu ludzi, to znaczy, że jest podobieństwo, że jest tutaj pewne przejście między totalitarną wizją świata, a po prostu stanem chorobowym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, jest taka. Kiedy pytano Niemców oskarżonych o zbrodnie nazistowskie, dlaczego tak łatwo przychodziło im te zbrodnie popełniać, to okazywało się czasem na podstawie wywiadów, rozmów czy badań psychologicznych, że podstawową cechą tych ludzi było coś takiego w odniesieniu do Żydów, czy Polaków, czy Rosjan. Była kompletna ignorancja, nieznajomość i jednocześnie bardzo wrogie, przesycone nienawiścią stereotypy tych narodów. To byli ludzie, którzy nigdy nie stykali się wcześniej z Żydami, Polakami, czy Rosjanami. Tym łatwiej było im uwierzyć w nazistowską propagandę i przyjąć te stereotypy. I tutaj jest pewna rzecz. Mówię teraz o tym totalitaryzmie, o tej świadomości totalitarnej, na którą trzeba zwrócić uwagę. Jednym ze źródeł postawy totalitarnej jest konserwatyzm, bardzo głęboki, który wytwarza zarazem pewne stereotypy obcego. Nie? Obcy jako drogi i zły. Kapuściński ostatnio w swojej książce opisywał jakieś spotkanie z młodymi podróżnikami polskimi, którzy gdzieś się kręcili po Azji. Nie wymienię nazwiska autora tego wywiadu, przepraszam. I facet mówi coś takiego, że przychodzili od jednego kraju do drugiego, od jednej wspólnoty ludzkiej do drugiej. Wszędzie ich przyjmowano bardzo gościnnie. Nie? Bardzo gościnnie, szczerze, karmiono, opowiadano i tak dalej. Pytano potem, dokąd ruszają dalej. Więc oni mówili, że ruszają dalej na wschód, do innego kraju czy innej wspólnoty. I wtedy ci sami ludzie mówili, nie idźcie tam. Tam są źli ludzie, oni was zapiją, są niedobrzy i tak dalej, odpychający. Sami bardzo mili posługiwali się straszliwym stereotypem na temat sąsiedzkiego narodu. Oni szli dalej i tam ci ludzie znowu okazywali się bardzo mili, sympatyczni i tak dalej. Więc jest taka paranoja izolacji i konserwatyzmu. Otóż w Polsce jest też to, może nie powinienem w ten sposób o tym mówić, ale zauważcie Państwo, to jest znany socjologiczny problem w Polsce, w ten sposób sobie poradzić, że centralna Polska dzisiejsza i wschodnia Polska są bardzo konserwatywne. Nie mówię, że są wrogie czy rasistowskie, ale są konserwatywne środowiska. Model konserwatywny jest bardzo tam upowszechniony. A tutaj, na zachodzie, w północnym zachodzie Polski jest zupełnie inaczej. Tutaj takie postawy są nieporównanie rzadsze. Jednym z pytań, skąd się to bierze, skąd się bierze ta różnica? Bo ona coś mówi także o źródłach tej postawy tutaj tam. Ja myślę, że to jest taka rzecz. Kto wie, czy to nie jest podstawa w ogóle, podstawowa różnica. Tu, na ziemiach zachodnich i północno-zachodnich, osiedlili się przecież przesiedleńcy z Zabuga. Ci, którzy przeszli przez czystki sowieckie, którzy byli wywiezieni na Syberię i tak dalej, i tak dalej. I właśnie ci ludzie są dużo bardziej tolerancyjni dla obcych kultur. Ja myślę, że to można tak, nie wiem, przykład rodziny mojej matki coś wyjaśnić. Wejście Rosjan w 1939 roku, od razu Rosjanie tylko zastrzelali jej ojca, bo był urzędnikiem w tamtym województwie. A dzieci z czasem, były maleńkie dzieci, roczne, 5-letnie i tak dalej, całe to rodzeństwo liczno pod opieką ich
matki na wschód wywieźli. Tym, że starsze dzieci i babcia trafiły na wschodnią Syberię, najmniejsze dzieci zupełnie same, niezdolne do samodzielnego bytu, przecież trafiły do Kazachstanu. I to był los tysięcy, setek tysięcy ludzi, Polaków z tamtego obszaru, zajętego przez Rosję. No i zobaczcie Państwo, bardzo wielu z nich wróciło, ale ci, którzy wrócili, powiedzą Wam jedno. Moją matkę, która miała rok czy dwa, ratowali Kazachi spośród muzułmanów. Wybudowali dom tym dzieciom, przynosili im żywność i pomagali im całkowicie bezinteresownie. A kiedy Sikorski dogadał się ze Stalinem, powstała armia Andersa, która wyszła pod komendą brytyjską z Rosji, ruszyły za nim, ruszyli cywile, dzieci, Polacy. I co z tymi dziećmi zrobiono? Przeżyły całą wojnę i wiele lat później w Indiach, w Teheranie, w Iranie. I znowu dobra wola Hindusów czy Persów zdecydowała, że te dzieci przeżyły. Moja matka wróciła kilkanaście lat po wojnie. Nie wiedziała, czy z Polską, czy z Hindusem. Wiedziała, że od pochodzenia polskiego uczyła się Hinduską. Dlatego, że takich tam przyjęto. I tacy ludzie, to jest doświadczenie całego pokolenia ludzi z Zabucha. Wracali z Rosjanami, Żydami, Tatarami, jako swoimi mężami i tak dalej. I osiedlali się tutaj, po 90. I to doświadczenie historyczne, które centralna Polska nie ma, czy wschodnia Polska dzisiejsza nie ma, spowodowało, że te obszary ludzie stąd są mniej konserwatywni, to oczywiste. Bo poznali inne kultury, je zaakceptowali, bo sami zostali przez nie zaakceptowani. I tu chyba jest źródło tej różnicy. I to jest dosyć istotne. Jeżeli nie ma tego typu doświadczeń jako istotnych, to łatwo narzucić stereotypy obcego. Bardzo łatwo. A to już jest krok do totalitaryzmu w jawnej postaci. To jest jedna rzecz. Zaraz powiem o tej ideologii totalitarnej, nie mam tego opcji. Ale muszę się posłużyć jeszcze pewnym obrazem. Ja mówiłem w innym semestrze, może ktoś tam słyszał. Mianowicie, polecam Państwu lekturę wspomnień towarzysza Chruszczowa. To był jedyny sowiecki przywódca, który zrezygnował, został odsunięty od władzy w latach 60., a nie sprawował jej dożywotnie. Więc miał napięku z establishmentem radzieckim i postanowił napisać szczere wspomnienia, które przemycono na Zachód. Tam zostały opublikowane. On sam miał trochę nieprzyjemności z tego tytułu. Przeczytajcie to dziwne dzieło napisane przez półanalfabetę, który nie umie posługiwać się dobrze językiem rosyjskim. To szokujący w wodzie jest językowo. Ale przeczytajcie, żeby się zdumieć sposobem myślenia tego procesu. Jeden tylko przykład podaję Państwu. Błąd na Ukrainie. Lata 30. Trwają procesy stalinowskie, Stalin przejął pełnię władzy, jeszcze przed wybuchem wojny, II wojny światowej. Chruszczow jako młody aktywista partyjny, ale zaufana osoba Stalina, jest szefem partii bolszewickiej na Ukrainie. I oto dzieje się coś takiego. W którejś nocy, pisze Chruszczow, bo wiadomo, Stalin pracował nocą, tylko i wyłącznie. Spał za dnia, upijał się za dnia, nocą pracował. W którejś nocy dzwoni Stalin, budzą go i w krótkich słowach wyjaśnia mu, że właśnie obliczył, że Ukraina powinna, pola ukraińskie w tym roku powinny dać taki to i taki plon. I on sobie życzy, żeby cały ten plon zapakowany w wagony i pod obstawą wojskową pojechał do Moskwy, ponieważ w Rosji Centralnej zaczynała się wtedy lekka klęska głodowa. Chruszczow oczywiście nawykły do uległości, więc Stalin odpowiada, tak jest, może wstawić, tyle, koniec rozmowy. Wobec tego Chruszczow dzwoni do swojego ministra rolnictwa, bo jak Państwo wiecie, to poszczególne miały swoje marionetkowe rządy oficjalne. Dzwoni do ministra rolnictwa też w nocy, budzi go i powtarza mu żądanie Stalina. Na co tamten facet, nieco zorientowany w tematyce ekonomicznej i rolniczej, odpowiada Chruszczowowi dosyć odważnie, że towarzyszy Chruszczow, to jest absurd, to co mówi Stalin. Nawet jeżeli w szczególnie sprzyjających okolicznościach uda nam się wyprodukować tyle zboża, to na pewno nie więcej. Nie będzie więc rezerw. Jeżeli wszystko oddamy Moskwie, zacznie się głód na Ukrainie. Koniec. Proszę z tego zadzwonić jeszcze raz, proszę Stalina i wyjaśnić. I Chruszczow pisze, że podjął tej samej nocy taką próbę. Zadzwonił, wyjaśnia to Stalinowi, Stalin nie słuchał do końca, tylko odłożył słuchawkę. Czyli jego wola ma być spełniona. To, co się stało później, bo rzeczywiście zebrano to zboże i wysłano je do Moskwy, to była, o ile mi wiadomo, największa w historii Europy klęska głodu. I pierwsza, bodaj jedyna, sztucznie wywołana. Ukraińcy do dzisiaj nie odzyskali swojej liczebności. Są relacje dwóch czy trzech dziennikarzy brytyjskich, którzy jakimś trafem trafili na Ukrainę w tym czasie i nawet podróżowali po prowincji ukraińskiej. Te relacje są wstrząsające.
setki trupów leżących przy drodze. Całe połacie ziemi pozbawione trawy, drzewa pozbawione kory, liści. To jest samochód. Bardzo często nazywano przypadki kanibalizmu, którzy odpowiadali z głowy swojej rodziny i tak dalej. To jest naprawdę im tego stanu. Wybuchały zamieszki, które topiono we krwi oczywiście. Była cała epidemiczna fala gorów psychicznych i tak dalej. Była to katastrofa niespotykana w dziejach oczywiście. Wywołana wolą Stalina. Wolą jednego człowieka. No. I Chruszczow uczciwie opisuje ten stan klęski głodu, a on był przecież odpowiedzialny za Ukrainę, pełnił funkcję najwyższą na Ukrainie. Opisuje to na pół straniczki, może straniczkę. Po czym przechodzimy dalej w lekturze do wizyty Chruszczowa na daczy Stalina gdzieś tam na Krymie. I nagle opis tańczącego pijanego Stalina, który tańczy, Stalin miał taki podły zwyczaj, że upijał tych swoich urzędników, a sam, mimo że pił dużo, pozostawał trzeźwy. W ten sposób prowokował już do zwierzeń i tak dalej. Nikt się nie czuł bezpieczny, nigdy w obecności Stalina. Nikt. Wobec tego opis jest ucztowania o Stalina i tego, jak Stalin tańczy. I ten drobiazg, ten mały epizod zajmuje 6 czy 10 stron. A opis katastrofalnej klęski, największej w historii Europy, zajmuje pół straniczki. Więc jak to się czyta, przechodzi się od jednego do drugiego, człowiek ma przez chwilę wrażenie oczywiście, że obcuje z dziełem psychopatów, że proporcje mu się pomylili. Jak? Coś w tym jest, tylko że ważniejsze jest chyba coś takiego. Ten fragment wspomnień Chruszczowa ilustruje coś, co się nazywa zasadą totalitarnego odrzucenia. Bardzo prosto i oczywiste. W systemie demokratycznym los twojej kariery zależy od tego, czy wypełniasz dobrze swoje obowiązki, jak się mają ludzie, którymi rządzisz i tak dalej. W systemie totalitarnym naprawdę jest odwrotnie. Los ludzi powierzonych w twojej opiece jest nieistotny. Nikt się za to nie rozlicza. Natomiast zachowanie wodza, uznanie wodza lub brak uznania wodza jest sprawą decydującą o twoim życiu i twojej karierze. Jest więc zrozumiale, że z tego urzędu, który odprawia, w systemie totalitarnym, dużo większą uwagę poświęca choćby drobnym kaprysom wodza, niż losowi całego społeczeństwa. Odrzucenie totalitarne. Muszę przyznać, że w Związku Radzieckim ten model został zrealizowany jeszcze głębiej, jeszcze silniej niż w Niemczech nazistowskich. Więc to jest odrzucenie totalitarne. Natomiast zachęcam też Państwa, to proszę mnie właściwie zrozumieć, do lektury Mein Kampf w tle. Nie da się tego przeczytać w całości, bo to jest tak odpytający i żałosny, że nie da rady. Nie? Poza tym, że tam jest dołączony program partii nazistowskiej na ostatnich stronach wyborczych, który trzeba znać, jeżeli chce się cokolwiek wiedzieć o Niemczech nazistowskich, bo on jest przeukrający, to poza tym są to wynurzenia człowieka, który też był półanalfabetą, taki nieprzypadkowy. Ale wiecie Państwo, jakie wrażenie się odnosi? Że to jest facet, który usiłuje kompilować doktrynę całego świata, więcej, bo tam się wypowiada o prehistorii i tak dalej w ogóle, na podstawie bardzo skąpych wiadomości naukowych, które posiada, plus na podstawie pewnych proroctw, fałszywych ksiąg religijnych i tak dalej. Łączy to wszystko w jedno, dokładnie w taki sam sposób, jak wiele lat po nim Manson łączył w jedną piosenkę Beatlesów i Biblię. Dokładnie takie eklektyczne złącze. Wizja świata jest skrajnie uproszczona, trywialna, w pewnym sensie odpychająca, a zarazem jest w niej coś sugestywnego, to też niewątpliwie prawda. I wszystko, co istotne na temat swoich późniejszych zbrodni, oczywiście Hitler z całą szczerością już na kartach Mein Kampf wyjaśnił, czyli można było przewidywać wiele rzeczy. A więc jest coś takiego, jest ten narcyzm, a ten narcyzm teraz ilustruje jeszcze dokładnie. No i co? I teraz pomyślcie Państwo. Co jest takiego w tych osobowościach charyzmatycznych, głodów totalitarnych, co wywołało miłość ze strony społeczeństw rosyjskiego i niemieckiego. Proszę pamiętać o tym, że Hitler uwiódł Niemców. To jest dobra kategoria psychologiczna. To jest uwiedzenie. Proszę pamiętać o histerii erotycznej na punkcie Hitlera. To były sprawy widoczne gołym okiem. Mówiłem już chyba o tym. Brytyjscy lekarze w 1936 roku mieli praktyki w klinikach położniczych w Berlinie. Bo Anglia utrzymywała wymianę naukową z III Rzeszą po wybuchu wojny, albo nawet nieco dłużej. Więc młodzi lekarze praktykowali w klinikach berlińskich. Wiecie, co mówili? Co im się rzucało w oczy najbardziej? Że kobiety rodzące dzieci w
kulach torodowych masowo, to było zjawisko masowe, pomagały sobie krzycząc Adolf, wykrzykując imię Hitlera, a nie swojego męża. Bo kochały Adolfa w gruncie rzeczy. To była miłość rzeczywiście. Czy też bardzo często było coś takiego, słyszało się takie rzeczy. Kobieta z wózkiem chce wejść do tramwaju i prosi o pomoc mężczyzn, to mówiła to w ten sposób. Panowie, pomóżcie mi, w końcu przeczytałam dziecko Adolfowi. Poświęcenie. Kiedy Hitler przyjechał w 1938 na kongres pracodawcy, chyba do Monachium, czy tam już nie pamiętam, to te wykształcone eleganckie panie z zamożnych domów, bo to były żony wielkich kapitalistów, stoczyły regularną godzinną bitwę w szatni tylko po to, żeby mieć prawo do porąkania wypieci pupiołków, jakie Hitler otrzymał w prezencie. Dosłownie, proszę sobie wyobrazić skalę tej psychozy, tego uwiedzenia, które miało miejsce. Wygrała babka, która zapłaciła portierowi ponad 100 marek przed nim, kolosalną kwotę, której nie zarabiał nawet miesięcznie. I tylko on podsunął ją pod nos, powąchała i była spełniona. Więc to oczywiście tak było. Paradoks polega na tym, że to nie dotyczy tylko kobiet, to dotyczy także mężczyzn. Uwiedzenie, dokładnie tak. I teraz zauważcie Państwo coś takiego, bo to jest pewna prawidłowość. Hitler w czasie I wojny światowej, kiedy był kapralem, to też potem był taki mit, że był takim troskim żołnierzem frontowym, nie? Patrzono na to z podziwem. Kiedy był kapralem na froncie, to albo w wyniku gazów bojowych, albo w wyniku histerii, nie wiadomo do końca, ośrodek stracił wzrok na kilka miesięcy. I jest to jeden z objawów silnej histerii, to jest oślepnięcie. Zdarza w historiach, że ludzie ślepną na dłuższy czas, potem odzyskują wzrok, bo na granicy nic się nie dzieje. Więc jest podejrzenie, że to po prostu histeria była ogarniała i wtedy stracił na to. I teraz z tego stworzono cały mit, że oto Hitler oślepł na froncie, ryzykując życie na ojczyznie, po to oślepł, żeby przeobrazić się duchowo i tym głębiej widzieć przyszłość i istotę i przeznaczenie Niemiec. I teraz u niego przenikliwy wzrok kozydecki, a Hitler miał takie spojrzenie, właśnie się łączyło w tej mitologii w pewną całość. Tworzono mity całe, dosyć oryginalne na temat Hitlera. A przy tym jest pewna prawidłowość jego osobowości. Zauważcie Państwo. To był facet, który celowo nie zawarł małżeństwa. Jeżeli kochał jakąkolwiek kobietę, chyba kochał w młodości, to była ta jego kuzynka, którą kochał, ale i terroryzował. W związku z tym ona popełniła samobójstwo. Ewa Braun to już było coś zupełnie innego, to była ta przyjaciółka co najwyżej w jakimś sensie. Ale zauważcie, i tak go postrzegali Niemcy, i to była podstawa tego uwielbienia. Samotny, wyrzekł się rozkoszy seksualnej i życia małżeńskiego dla Niemiec, dla nas. Nie? To po pierwsze. Po drugie, nieznany żołnierz z okresu pierwszej wojny. Po trzecie, człowiek z ludu, a nie z establishmentu, którego nienawidzono. Czyli też to było istotne. Po czwarte, żadnych nałogów, nie pił, nie palił, tak? Czyli wyrzekł się wszelkich przyjemności. Po piąte, był wegetarianinem, jak wiadomo, ścisłym. Tak? Mawiał do swoich generałów w przerażeniu i zgrozie, że częstując ich obiadem, panowie, mam dla was przykro uwiadomić, świat należy do wegetarian. A oni drżeli, bo wiedzieli, że świr może jutro zakazać jedzenia mięsa. Wszystko się może stać. Dlatego mi śmieszą mnie ci buddyści tutaj propagujący wegetarianizm, bo jak Państwo pewnie widzieliście, się posługują nazwiskami wybitnych ludzi, którzy byli wegetarianami. Tam Tolstoj, Gandhi, ale jakoś zawsze zapominają dodać, że jeszcze Adolf Hitler. Przy czym mówię tak, wegetarianizm, nawiasem mówiąc, tak rozumiem. No i czyli zauważcie, pustelniczy tryb życia, wyrzeczenie przyjemności, samotność, wszystko poświęcone ojczyźnie. Nie? Taki wizerunek wodza. I to jest oczywiście ktoś z establishmentu, z prostego ludu i tak dalej. I tak jest zawsze z wodzem charyzmatycznym. Nie jest establishmentu, pochodzi z zewnątrz. Jest pustelniczy. Nie? Pomyślcie o Stalinie. Stalin, jak dostawiali przed mauzoleum Lenina na trybunie, kiedy przyjmował defiladę pierwszomajową, to musieli podstawiać po dwa stołeczki. Widocznie do tej trybuny. Wybudował równą wzrostem generałom.
Stein też miał ten pomysł, bardzo malutki. Mówił fatalnym językiem rosyjskim, z obcym akcentem, gruzińskim, kaukaskim. Był szpecny, w sposób brzydki i tak dalej. Zobaczcie, jaki wielki kult przywiono w Rosji przez całe dekady w tej postaci. Mimo wszystkich jego zbrodni. I też była ta sama zasada. Sam nie wiadomo, słynął z tego, że nigdy nie miał przy sobie pieniędzy. Sięgał do kieszeni, tak, ani rubelka. Ktoś musiał płacić za niego i tak dalej. Zrezygnował się podobnie jak Hitler zrezygnował ze stałej pensji. Hitler przeznaczył honorarium swojej książki na pomoc zimową i tak dalej. Czyli żył w ubóstwie. To samo propagował Stalin, ten sam styl, szary ubiór wojskowy. Człowiek żyjący dziś na marginesie, który oddał całe swoje życie prywatne ojczyźnie. I znowu człowiek spoza establishmentu, z ludu, jak w tym przypadku z prowincji kaukaskiej gdzieś. W ten sposób budowano postawy i postać wodza charyzmatycznego. A jednocześnie jaka jest ideologia w obu tych krajach, to zauważcie Państwo, różna, a jednocześnie jest też podobnego i wspólnego. Ideologia nazistowska i stalinowska miały tą cechę wspólną, że krzewiły takie wrażenie, że oto jesteśmy osamotnieni i osaczeni przez wrogi świat. Osaczeni przez wrogów. Musimy się przeciwko nim bronić. I wódz cieleśnia nasze cechy. Jest jedna smutna rzecz, o której chciałem jeszcze wspomnieć, zanim skończymy. I polecam znowu Państwu, jak ktoś się interesuje tymi historiami, tymi czasami. Polecam książkę wydaną przed 2 laty, która wywołała skandal na świecie, ale skandal w pozytywnym tego słowa znaczeniu, dostrzeżonej argumentacji i dowody. Jest to książka amerykańskiego historyka nazwiskiem Goldhagen, a książka nosi tytuł Gorliwi kaci Hitlera. I to jest znowu to. Okazuje się, że Hitler w przeciwieństwie do Stalina nigdy nie pozwolił sobie na to, żeby zlikwidować prawo w wojsku, pozwalające żołnierzom odmówić udziału w egzekucjach cywilnych. Takie prawo Wehrmacht miał, armia niemiecka miała i Hitler utrzymał to prawo w mocy, rozumiecie? Czyli żołnierze mogli odmówić. I ta książka opowiada o batalionach policyjnych formowanych ze zwykłych policjantów miejskich, uzbrojonych, wysyłanych nie na front wschodni, tylko na zaplecze frontu wschodniego. Ich zadaniem, żaden nie był nazistą, nie był członkiem SDAP, Goldkar dokładnie sprawdził biografię. Ich zadaniem było rozprostrzeliwanie ludności żydowskiej w Zamojskim Lubejskim i odwety na chłopach polskich za popieranie partyzantów. Rozstrzelali 1200 ludzi, które rozstrzelało kilkadziesiąt przynajmniej tysięcy ludzi. Czy to były dzieci, kobiety, cywile i tak dalej. Mieli prawo odmowy wykonania rozkazu. Zgadnijcie, ilu z nich na 1200 odmówiło. I co się z nimi stało? Nic. Wrócili do służby policyjnej, do Frankfurtu, do Frankfurtu, nic nie zrobiono. I żołnierze niemieccy wiedzieli, że mogą odmawiać. Nie odmawiali. Tak silne było to uwiedzenie hitlerowskie. Tak silna była ta kolejna ideologia wodzowskiej paranoi. Po prostu. A kiedy posta przysłuchiwali jako świadka do Rydberga po wojnie, jednego z tych, który odmówił, pytali go, skoro nikt nie odmawiał, pan to zrobił, dlaczego pan to zrobił? On mówi, przed wojną, przez kilka lat, zanim spajtowałem, miałem drobny interes, który polegał na handlu z Polską. Znałem polskich przemysłowców, polskich Żydów. Wiedziałem, że są normalnymi ludźmi. Nie mogłem wobec tego uwierzyć w nazistowską propagandę. Czyli znowu, jeżeli są osobiste kontakty, jest doświadczenie tego typu, te stereotypy nie przychodzą tak łatwo. Ale większość Niemców nie miała pojęcia o Polakach i Żydach, bo z tego te stereotypy dały się propagować. I kończąc, jeszcze jedną kwestię chcę powiedzieć. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, to co teraz powiem może być przykre, ale powinienem chyba o tym wspomnieć jeszcze, zaraz skończę. Parę lat temu, przeglądając Newsweeka oryginalnego amerykańskiego, na 70. której stronie zetknąłem się z taką małą notatką, niewielki artykulik. Ktoś tam, nie pamiętam tytuł, ojcowie oskarżają, czy coś takiego. I to był artykuł związany z wojną falklandzką. Nie pamiętacie tej wojny, połowa lat 80., kilkanaście lat temu. Reżim wojskowy w Argentynie okupować zaczyna wyspy położone nieopodal wzdłuż Argentyny, tak zwane Falklandy, które są własnością brytyjską. Pani Thatcher, premier Wielkiej Brytanii, odpowiedziała na to wypowiedzeniem wojny i wysłaniem eskadry okrętów wojennych na tamte wody. Doszło do 2-3 starć. Argentyńczycy ponieśli samotną porażkę, musieli się tam wycofać. Zginęło kilkuset ludzi po obu stronach.
Ci, którzy zginęli, w większości otrzymywali ordery Imperium Brytyjskiego, brytyjscy żołnierze. I po latach facet pisze w gazecie, po latach, bo to niedawno był naprawdę czytałem, facet pisze coś takiego, pomyślcie. Rodzice czterech zabitych żołnierzy brytyjskich, zabitych w czasie wojny falklandzkiej, manifestacyjnie przed laty już, wielu laty, bo o tym wtedy była cisza, on to przypomina, zwrócili rządowi ordery, jakie po śmierci przyznano ich synom. Pytanie, jaki powód? Otóż po śmierci swoich synów otrzymali ich mundury na pamiątkę. Kobiety, matki, biorąc te mundury i pracując w uchwalenie, jedna, potem druga, w końcu cztery, wyczuły, że coś jest wszyte w mundurze. Rozpruły, wyciągnęły uszy i języki. Szlachetni brytyjscy żołnierze odcinali uszy i języki, wzięli do niewoli, a ten krzyk w końcu XX wieku. To był ich trofeum. Ale też pomyślcie o klasie tych rodziców, którzy ujawnili dom, może wtedy nie nadano tego rozgłosu i odmówili przyjęcia ofiary. To jest co? No też pytanie jest takie. Dlaczego dziś, na początku XXI wieku, kiedy wojnę wygrywa się, jak to widać wyraźnie teraz, przewagą techniczną, a nie nawet męską poszczególnych żołnierzy, nawet w najbardziej demokratycznych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, relacje w wojsku są niezwykle okrutne. Żołnierze, młodzi chłopcy idący do wojska w Stanach są traktowani jak motwy. Są traktowani niezwykle brutalnie przez kadrę podoficerską. Podobnie jest w Polsce i podobnie jest wszędzie na świecie, z wyjątkiem, jak wiadomo, armii szwedzkiej, która jest pod tym względem zupełnie inna. Więc wszystkie armie traktują poborowych niezwykłą brutalnością. Musztra, tresura, pogarda, nienawiść, terror. Na to musicie się z tym liczyć, nawet teraz w Polsce. Zwłaszcza, jeżeli idziecie do zasadnicze z nich. Pytanie, po co? O co tu chodzi? Skąd ta przemoc i terror i to poniżenie? Po co to jest? Otóż odpowiedź, proszę Państwa, jest taka. To jest pewna konkluzja, której zmierzam. Ten terror i poniżenie i tresura i muszka w wojsku służą do tego, żeby kiedy wybuchnie wojna, człowiek zabijał bez wyrzutów sumienia. Jeżeli traktują cię jak szmatę, zdejmują z ciebie całkowitą odpowiedzialność moralną za zabijanie. Traktujesz samego siebie jak narzędzie podlegające rozkazom. I dopiero wtedy możesz zabijać z wszystkich sumienia. I dlatego to poniżenie jest niezbędne w armii. Temu ono służy. Zdjęcie odpowiedzialności moralnej. Systemy totalitarne można porównać do wojska. W systemach totalitarnych zdejmuje się odpowiedzialność moralną z całych narodów. Z mordów, które dokonują mordów takich czy innych. Same się czują narzędziami. Zdejmuje się odpowiedzialność moralną. I dlatego tak wiele lat trzeba było edukować Niemców po II wojnie światowej, żeby oni w ogóle odczuli odpowiedzialność za zbrodnię nazistowską. A Rosjanie do dzisiaj nie są w stanie odczuwać w ogóle odpowiedzialności za zbrodnię stalinowską. Na tym polega drama. Bo tak działa tutaj teraz. Wszyscy jesteśmy dziećmi wodą. Wódz zdejmuje z nas odpowiedzialność moralną za nasze czyny. Tak więc widzicie Państwo, że jest coś wspólnego między tą paranoją i narcyzmem w myśleniu patologicznym, a narcyzmem w myśleniu totalitarnym całym społeczeństwem narodowości. Na koniec prośba. Pamiętacie Państwo, za tydzień zajęć nie ma, tak? Bo to są święta. Więc bardzo bym prosił ci z Was, którzy piszą, że najpóźniej za dwa tygodnie, 9 maja, przynieśli mi tę pracę. Dziękuję.